z ludźmi ulicy również trzeba się liczyć! Skończyły się czasy, kiedy tylko i wyłącznie istnieje własność tych, którzy kradną! Bo firma, która jest właścicielem tej nieruchomości, kradnie! Kradnie teren do Brazylii! Kradnie tereny w Chinach! A tutaj roszczą sobie do prawa własności! Uważają, że jest święte! Ale to prawo nie jest święte! To prawo nie jest święte, gdy staje w konfrontacji ze sprawiedliwością społeczną! Gdy ludziom brak miejsca do zamieszkania, wmawia się im, że muszą odejść! Dlaczego? Tylko dlatego, że ktoś jest właścicielem? W jaki sposób pozbywa się kłopotu? Komu służy to państwo? Komu służy jego aparat? Tylko tym, którzy mają władzę i pieniądze? Jak można tak bezprawnie działać? I kto to rozliczy? Jesteśmy tutaj po to, żeby również powiedzieć, że najwyższy czas rozliczyć tych wszystkich, którzy podejmowali decyzję ataku na spod Elbląska nielegalnie! Ile kosztowało nas wszystkich to, że policja przyjechała i zrobiła to, co zrobiła? A kosztowało nas to wiele! Nas, podatników! Bo mimo wszystko płacimy na to państwo, płacimy na to miasto, na te ulice, na to wszystko, co tu mamy! I co się dzieje?